Witaj w kolejnej lekcji. Akordy z grupy B. Tu musimy jeszcze dodatkowo podkreślić jedną rzecz. My używamy nazewnictwa amerykańskiego, czyli B, literka B. W Polsce używa się H, więc często może się spotkać na pewno, że w polskim nazewnictwie po prostu będzie literka H. To na razie jest w tym momencie najistotniejsze. Po prostu używamy literki B. Poza tym i tak w internecie bardzo dużo jest opracowań amerykańskiego typu, gdzie właśnie używa się literki B. No i oczywiście piszemy B i mówimy też B, żeby to już było dla ścisłości takie nazewnictwo. Oczywiście różne są podejścia, bo jeden wychowany w jakby takim tym klasycznym podejściu, takim na terenie Polski, to powie, że to przecież H się mówi, a nie B, a drugi jeszcze powie, że to się pisze H i mówi się H, więc wróć jeszcze raz, po prostu B piszemy, B mówimy. Dobra, pierwszy akord B dur 7. Tu musimy pościśnieć troszeczkę, powciskać paluszku. Następny akord H mol 7. Właśnie ciężko go tak modulować, bo mamy te puste struny, ale dobra, to już wiemy wszyscy. Następny akord B7 łamany przez 4. Bardzo podobny do A-dura, tylko po prostu gramy go wyżej. Następny akord B mol 6. Już akurat po prostu muszą być cztery dźwięki zagrane. Ale fajnie się go gra tak właśnie w takim bicie. Następny akord B9, czy też w polskim nazewnictwie H9, B9, B9, trzymajmy się tego. No, oczywiście tych skrajnych strun też znowu nie gramy, więc akurat w zasadzie może dobrze, bo wtedy tymi palcami skrajnymi po prostu tak układamy, że one jakby tłumią. Te akordy, o których sobie nie powiedzieliśmy, będą oczywiście w ćwiczeniach do pobrania i w tej lekcji, gdzie będziemy mówić o poprzeczce barowej. Tak więc do zobaczenia w następnej lekcji. Trzymaj się. Cześć!